W listopadzie 2010 roku jedna z mieszkanek ulicy Stołczyńskiej była świadkiem, jak sąsiad bije kijem kota. Kobieta nie mogła patrzeć, jak brutalny mężczyzna znęca się nad bezbronnym zwierzęciem. Kobieta razem z matką postanowiła interweniować. Ten kot był pobity mocno, nogę miał pobitą. Później we Wszystkich Świętych wyjeżdżamy na cmentarz, idę po kwiatki i widzę, jak jest bity kot. Bury jakieś, było tych kotów, tu jest bardzo dużo, różne i bure i czarne, bo ja je dokarmiam. Przed wyjazdem na Wszystkich Świętych na cmentarz moje koty wszystkie były w domu, tylko te przybłędy zostały na podwórku. Nagłośnienie sprawy przez lokalne media spowodowało odzew. Zwierzęta przestały ginąć, ale to nie jedyna reakcja. Mężczyzna, który miał znęcać się nad zwierzętami, poczuł się dotknięty oskarżeniami kobiet. Prokuratura nie znalazła znamion przestępstwa w tym zdarzeniu i umorzyła sprawę. Wtedy sprawca szybko podał do sądu. Oczywiście te panie, które poniosły koszty leczenia tych kotów, które ratowały je, które no tam mieszkają, i mnie. Podał na zapomnienie, że on tych kotów, że on kotów nie był, że to jest nieprawda, że z pracy go chcieli nawet zwolnić, bo się go wszyscy tutaj znają, że to o niego chodzi. On się bał na ulicę wyjść. Bać to ja się jego boję, bo to jest taki, jak to można powiedzieć, arogancki pan. Wszyscy jego się wokół sąsiedzi boją. Tak rozpoczęła się wielomiesięczna batalia sądowa między mężczyzną, który miał znęcać się nad zwierzętami, co widziała jedna z oskarżonych pań, i kobietami, dla których dobro zwierząt jest sprawą bardzo ważną. Niedopuszczalnym jest, żeby sąd zajmował się takimi sprawami, gdzie panie w sposób realizujący swoje uprawnienia zwierzęcego telefonu zaufania realizują pewną misję publiczną. To jest ich zadanie, które one wykonują statutowo, mają określone zadania i one powiadomiły prokuraturę, powiadomiły policję, powiadomiły inne instytucje o tym, że dzieje się krzywda zwierzętom. Do tego są powołane. To, co później zrobiono z tymi informacjami, to już nie jest sprawa, która leży po stronie pań. Mężczyzna domaga się od kobiet przeprosin w mediach. Dla pani Teresy, która jest znaną w Szczecinie działaczką na rzecz zwierząt, ta sprawa jest upokarzająca. Ja w nocy nie śpię. Myślę o tym, jak mogło dojść do takiej sytuacji. Przecież ja jestem potrzebna w tym mieście. Ja tu robię tyle rzeczy i ludzie o tym wiedzą. Więcej w najnowszym wydaniu magazynu społeczno-interwencyjnego Telewizji Pomerania. Tylko ważne sprawy, na które zapraszamy w środę o godzinie 19:30 i 23:30.